I blame you for the moonlit nights. Zgubiliśmy się. O, tutaj jakiś pan stoi za pana. Dzień dobry, proszę pana, bo wiecie pan, my tutaj generalnie przyjechaliśmy na zimowisko, jesteśmy tam z Poznańska, koło, no i różnie, no i generalnie tutaj mamy taką kartkę i tutaj mamy takie pytanie, na przykład, ile ma lat najstarsza osoba w okolicy? Proszę pana. Co? No generalnie to... Mielibyśmy do pana pytanie, ile ma lat najstarsza osoba w okolicy? A, tam, trzy domy dalej, mieszka taka pani, ona ma 70 lat. A ile pan ma lat? 82. Bo widzi pan, generalnie mamy tu taki, zgubiliśmy się, no i mamy taki problem trochę. Problem? A tutaj są problemy, ale jak pan wie, jak wszędzie, polityka, drogi nieodśnieżone, szkoły nie zamykają, a dzieci jest mało, ale drogi to jest po prostu masakra. A kiedy jak tu budowali kościół, to drewno spróchniało. A to trzymajcie się prawej strony szlaku, bo tam w lesie są miny. Co on mówił? Mamy minąć prawy szlak, bo przez las będzie szybciej. Czemu trzymasz mapę Francji? Nie mów nikomu. O, tam jest taki pan. Zapytany. Dzień dobry, proszę pana, bo ogólnie się zgubiliśmy chyba. No. No i mógłby nam pan powiedzieć, jak dojść do granicy? Najpierw tam do wioski, a potem prosto jak w mordę strzelił. Tak tam. Dzień dobry, czy tu są granice? Willkommen in Deutschland. Granice to granice, odhaczone. Nie. Wiesz co, chyba wrócimy przez las. Tak będzie szybciej. I znów się zgubiliśmy. Dzień dobry. Czy mogłaby nam wskazać drogę tutaj ogólnie? No, albo pod kościół, albo do ośrodka na rozdzielnych. To trzeba się trzymać drogi świrowej, ale to no, azymut 350 stopni, a że z świrowej z drogi łukiem trzeba potem przez las, ale wrócić trzeba po dwóch krokach, żeby po azymucie łuku 350 wrócić i zrobić kółko, żeby się nie zgubić. Ale że państwo tu wrócą, to będą musieli państwo zawrócić, no bo wiecie, u mnie fajna kawa jest. Dziękujemy. Czy pójdziemy przez las, będzie się